PEGI 18. You gotta be kidding me. Get off of me! Kiedy spotkałem się z serią? No, to jest trochę wstydliwa sprawa, szczególnie, że uważam się za kogoś, kto jest wielkim fanem serii, ale nie zaczynałem od tych pierwszych trzech odsłon z PSX-a, tylko spotkałem się z Residentem po raz pierwszy w kinie, na filmie. I o mój Boże, ta Mila Jovovich. Who's the Red Queen? State of the art artificial intelligence. The corporation's keeping a few secrets down here. No chyba to był 98 rok i szukałem czegoś, co może mi zastąpić Alone in the Dark z 92. Kupiliśmy grę tego samego dnia, żeśmy ją ukończyli, no to było coś w ogóle, rewelacja wtedy, tak? Na tamte czasy era poligonalna, te wszystkie prerenderowane lokacje, zombiaki, rozwalanie głów i tak dalej, no to coś, czego wcześniej nie było. No i tak się zaczął mój kontakt z serią, tak ją pokochałem. Dwójka to już była jakby kontynuacja tego, co widziałem w jedynce. Wydaje mi się, że to był rok 95, kiedy pojawiły się zapowiedzi gry, albo 96, kiedy faktycznie wyszła, najpierw pod nazwą Biohazard w Japonii, a później jako Resident Evil w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wtedy w tę grę nie grałem, bo nie miałem konsoli PlayStation ani konsoli Saturn. Natomiast miał tę konsolę mój kolega i u niego widziałem grę, jak i intro, wtedy bardzo wzbudzające kontrowersje. Z perspektywy 2019 to może być dziwne, ale jeszcze anno domini 98-99 funkcjonowała giełda w Krakowie w Łagiewnikach i w dobrym tonie było mieć swojego dealera na tej giełdzie. Ja pamiętam, że mój drukował w albumach okładki gier, co miało właśnie przekonywać do nabycia i okładka mi bardzo zapadła w pamięć. Znaczy była taka połowa wyraźnie chorej twarzy i ręka bardzo nieudolnie próbująca złapać dwójkę. To bardzo, bardzo zwraca uwagę i w sumie dlatego kupiłem wówczas Residenta. Dwójka była wyjątkowa na tle tych pierwszych odsłon, bo próbowała kilku nowych rzeczy, miała momentami bardziej nowe lokacje, ale z drugiej strony też te lokacje były bardziej różnorodne i bardziej dynamiczne. Podobał mi się ten taki mroczny klimat, dużo krwi, ludzi, których można było porozwalać, bo to byli zombiaki, więc naprawdę no coś, co sprawiało mi dużo przyjemności. Teraz może to zabrzmi jak jakiś kurczę socjopata, ale no, tego właśnie szukałem w jakiejś grze, takiej totalnej rozwałki po ciemku. Wydaje mi się, że Resident Evil 2 miał wszystko to, co część pierwsza, tylko zwielokrotnione. Gra ogólnie zachwycała rozmachem. Wyszła na dwóch płytach CD w wersji na PC i na PlayStation. Na każdej z tych płyt był scenariusz, była ścieżka do przejścia dla innej postaci. Na jednej płycie była ścieżka dla Claire, na drugiej płycie była ścieżka dla Leona i one się wzajemnie przeplatały. Konkretnie z Resident Evil 2 najlepiej pamiętam chyba nerwową atmosferę i eksplorację posterunku policji. To będzie na pewno komisariat, cały w ogóle ten komisariat w Raccoon City. No było to coś też niesamowitego, bo wchodziłeś tam, byli ci policjanci, których też rozwalałeś, chodziłeś po tych kolejnych piętrach. Na pewno niezatarte wspomnienia pozostawia także spotkanie z jednym z potworów, który występuje w grze. Potworów, które charakteryzuje się takim bardzo długim, elastycznym językiem. Nerwów spotkania z likerami, jak na tamte czasy genialny design potworów. Pełne nerwów też, ale tych gorszych, czyli frustracji, były spotkania z Tyrantem, bo nie lubię bezsilności i uciekania w grach, a Tyrant, jak wiemy, przyjmował dużo ołowiu. Najbardziej frustrująca rzecz w Resident Evil 2. Szczerze mówiąc, chyba nie ma takiej dla mnie. To na pewno będzie bieganie do tych wszystkich skrzyń.
cały czas nam brakowało tego miejsca w inwentarzu i to chyba było najbardziej frustrujące w tej produkcji. Animacje drzwi. I ta animacja zapewne miała maskować wczytywanie się kolejnego pokoju. No niestety ona także skutecznie wybijała z imersji, no i czasami trwała dość długo i zdecydowanie bardzo cieszę się, że teraz tych animacji już nie ma. 6 liter, kamera. Z wielką ulgą przyjąłem fakt, że w remake'u Residenta 2, w przeciwieństwie do remake'u 1, kamera będzie podążać za graczem zawieszona z nadramienia. Najbardziej frustrującą dla mnie rzeczą w tej grze, w części pierwszej, drugiej, trzeciej, aż do Code Veronica, było sterowanie. Sterowanie, które przypominało trochę sterowanie czołgiem. Najpierw musieliśmy postać obrócić w daną stronę, by później móc dopiero iść do przodu lub do tyłu. To wszystko dodawało tego uroku. Patrzę na grę jako na całokształt i jako, że one same w sobie były takie dobre, szczególnie dwójka, to te elementy nie są dla mnie takimi problemami. Widzę, że jest wiele zmian względem oryginału, ale mam nadzieję, że mimo tych zmian i lepszej grafiki, kilku bardziej współczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o gameplay, to mam nadzieję, że nie zatraci się duch serii. Jako, że jestem osobą bardzo sentymentalną, oczekuję powrotu wrażeń sprzed 20 lat. Tego, że nie będzie to gra tak dobra, jak była dobra, ale będzie tak dobra, jak pamiętam, że była dobra. Po remake'u Resident Evil 2 oczekuję przede wszystkim świetnej zabawy, dostosowanej do czasów współczesnych, również wizualnie, a także oczywiście fali wspomnień i nostalgii, bo przez 20 lat wiele detali z tej świetnej gry już uległo zatarciu w mojej pamięci. Mam nadzieję, Capcom troszkę się wysilił i pozmieniał jednak niektóre rzeczy z tej oryginalnej odsłony, żeby czymś mnie zaskoczyła. Dlaczego warto robić w ogóle takie remake'i? No tutaj trzeba na pewno rozróżnić remake i remaster, bo na rynku jest masa remasterów, które tak naprawdę podbijają rozdziałkę, coś tam dodadzą, zremasterują ścieżkę dźwiękową i to są gry, które zadowolą starych fanów, którzy tam mają jakąś pamięć do tych gier, nostalgia się odzywa, ale nowi raczej się od tego odbiją, bo to są straszne archaizmy. Dopieszczone, ładne i grywalne remake'i są w stanie zachęcić graczy do poznania historii, do cofnięcia się w czasie i poznania gier, które nie do końca by ich zainteresowały, bo często po prostu odpycha ich już przestarzała grafika. Jesus! They're everywhere! Szczególnie epoka gier z PlayStation 1, z Dreamcasta i początków PlayStation 2 to jest taki fantastyczny okres, gdzie powstawało mnóstwo znakomitych gier, ale gier, które z obecnego punktu widzenia mocno odstają technicznie, mocno trącą techniczną myszką. Moim zdaniem, jeżeli chcemy edukować współczesnych graczy w temacie starych gier, to takie właśnie remake'i powinniśmy dostawać. To znaczy wypasione jakościowo i z lekko zmienioną, dostosowaną rozgrywką i mechaniką do czasów współczesnych, bo wiele zabytków jest już dzisiaj po prostu niegrywalnych, albo z powodu pikselozy, albo archaicznych mechanizmów rozgrywki. Resident Evil 2 to jest przykład właśnie takiego remake'u, który chciałbym, żeby producenci produkowali, czyli mamy jakby ten duch pierwowzoru, mamy takie nostalgiczne wspomnienia z lokacjami, z postaciami, a jednocześnie mamy masę nowych mechanizmów, to jest praktycznie zupełnie nowa gra i nowi użytkownicy, którzy jakby dopiero zaczynają poznawać tą serię, no też jakby w to się wciągną. I starzy, i nowi, to jest jakby idealny kompromis. What in God's name?